Cześć, z tej strony Fire, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi drodzy zadymiarze, kilka odcinków temu graliśmy wraz z moimi klanowiczami w chowanego, a szukającym był Misiek Nity. W dzisiejszym odcinku też zagramy w chowanego, tylko że tym razem szukającym będzie głowa Tika. Więc niestety moi drodzy klanowicze dzisiaj dostaną z bani, dosłownie i w przenośni, a osoba, która zostanie najdłużej na mapie, wygrywa Megaboxa. Oczywiście w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie kilka rund i każda runda będzie się różnić, więc rozdam dzisiaj dla moich klanowiczów około 3 albo 4 megaboksów. Zobaczymy, ile tych rund finalnie wyjdzie. A wy, moi kochani, zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli chcecie więcej tego typu odcinków. I możecie w komentarzu napisać, jaką kolejną mapę mamy dla was stworzyć, albo jaki zrobić tryb dochowanego i która postać mogłaby szukać. Jeżeli macie jakieś ciekawe pomysły, pochwalcie się nimi w komentarzu. A teraz polecą dwa krótkie filmy podesłane przez moich widzów, którzy robią zakupy z kodem FAREL. Dziękuję ślicznie wszystkim za wsparcie, jesteście przecudowni. Dziękuję za każdego wydanego gema z moim kodem. Pamiętajcie, że kod resetuje się co tydzień, a jeżeli chcielibyście wziąć udział w konkursie na Megaboxa, no to jeżeli robicie jakieś zakupy, nagrajcie to, podeślijcie na mój e-mail kodfarel@gmail.com, a jeżeli was krótki film pojawi się u mnie na odcinku, to znaczy, że wygraliście kod PSC o wartości Megaboxa. Jeszcze mam dla was jedną tajną informację, w tajemnicy, wam zdradzę, bo my ziomki, nie? Uwaga. Na pixieshop.pl pojawiły się nowe przekozackie wzory z joystickiem i Eevee. Koniecznie sprawdź, link w opisie. Moi drodzy, przyszedł czas, aby zagrać chowanego stickiem. Ostatnio graliśmy chowanego z Nitą, dzisiaj gramy stickiem, gdzie głowa Tika będzie szukała moich klanowiczów. Pronopfire stworzył dla mnie przekozacką mapkę, tak ona wygląda. Za chwileczkę wam pokażę, na czym polega chowanego stickiem. I chciałem powitać moich klanowiczów, czyli Amelkę, Kamilia, SDG, Kubiksa, LB Tymona, Czempiona, Jojo, A Gaming oraz Tiger. Zagramy sobie dzisiaj 3 mecze i w każdym meczu jeden z moich klanowiczów wygra Megaboxa. Moi drodzy, zaczynamy pierwszą rundę. Lecimy, moi drodzy, z chowanego. Zobaczcie, po prawej stronie mamy skrzynki i po lewej stronie mamy skrzynki. Moje skrzyneczki są po lewej stronie, tam gdzie jest mniej tych skrzynek. Ała, nie rzucaj już tymi bombami, wariacie, bo mnie zabijesz. Ja mam 5 power cubesów, a Pronopfire wziął Franka i ma 13 power cubesów. Teraz sobie tutaj na środku się chowamy i rzucam na niego podstawowy atak, dzięki czemu nabijam sobie ulcika i teraz wyrzucam głowę, a głowa lokalizuje pierwszą ofiarę. Oj, chyba zwęszyła trop. O, już chyba kogoś dopadła. Kto będzie pierwszym, który odpadnie? Kamilo! No niestety, Code Farrell Gaming Kebab zabił, to co ja dwie osoby zabiłem za jednym strzałem? Coś pięknego. No dobra, lecimy dalej. Głowa znowu złapała trop i uwaga, BOOM! LB Tymon! Kolejna ofiara. Teraz może rzućmy sobie, o, z tej strony głowę. Dlaczego by nie? Okej, okay, szuka kogoś. I uwaga! Amelia, no przykro mi słońce, no niestety odpadłaś. Może w następnej rundzie ci się uda? W tej rundzie przypominam, że klanowicze się nie przemieszczają. Głowa poleciała i szuka kolejnej ofiary. Boom! Czempion! Czempion, no niestety. Ale przyjąłeś konkretnie. Leci kolejna głowa. Znowu w ten sam rożek. Szukamy. Co ona zrobiła? Ona tu przyszła do mnie! Halo! Falstart, głowa tu przyszła! A, padnę! Niestety muszę wracać w miejsce. O, XD, no dobra, rzucamy głowę. Zostało 3 graczy. Tutaj problemy Najmana przez chwilę były. Głowa poleciała, idzie, ona jest, znowu wróciła! No co jest z tą głową? Ta głowa jest jakaś nienormalna, rzucamy ją gdzieś teraz w prawą stronę. Zostaw mi tego Franka w spokoju, ona go zabije! Ona go zabije! Nie, no nie, po prostu pytaj, co tutaj się wyprawia z tą głową? Dobra, nabijamy kolejnego... Nie no, to jest XD, co ja teraz zrobiłem. Gdzie ta głowa poleciała? Okej, okay, kogoś zlokalizowała. Ta runda jest mega śmieszna. Rzucamy teraz tutaj główkę i uwaga, czy kogoś znajdzie ta głowa? Leci, leci i tak! I zwycięzcą pierwszej rundy został na pewno nie Pronopfire, tylko ten ziomek, który przed chwilą zginął. Także, moi kochani, w poprzedniej rundzie wygrał Jajo. Teraz lecimy z drugą rundą. Tym razem wszyscy mogą się przemieszczać. To będzie mega zabawne. Lecimy! Mam nadzieję, że w tej rundzie głowa już nie będzie trollowała i nie będzie atakowała naszego PNF-a, czyli Pronopfire, ten, który gra Frankiem i dzięki niemu
nabijamy sobie ulcika, już proszę tutaj nie rzucać. My już skakujemy na sam środeczek mapy, ładujemy ulcika, raz, dwa. To co? Pierwsza głowa leci, a wy uciekajcie przed nią. Mam nadzieję, że nie poleciała we Franka. Okej, okay, czempion jako pierwszy dostał. No przykro mi, czempion, byniu. Okej, okay, teraz leci głowa w tę stronę. Okej, okay. nie może nikogo znaleźć, dobra. Złapała trop i uwaga. Kto dostanie? Kubix. No niestety, byniu, zostałeś wyeliminowany. Przeklęta głowa Tika. Leci dalej, szuka celu. I uwaga, Amelka, obstawiam, że Amelka. Kamilo, no niestety, Kamil. Nie udało się tym razem, ale pamiętajcie, będzie jeszcze jedna runda. Tym razem rzućmy sobie w prawy górny róg mapy. I ona sfokusowała się na Franku, ale spokojnie, chyba złapała trop inny. Tak jest, jojo, czyli zwycięzca poprzedniej rundy właśnie zginął. Rzućmy teraz sobie na środeczek, dlaczego by nie? Okej, okay. Złapała trop, znowu z tamtej strony, po prawej stronie ktoś jest i ucieka prawdopodobnie przed tą głową, ale nie wie, że ta głowa jest już bardzo blisko i czuje, ała, poczuł jej oddech na plecach, tym on dostał. Dobra, teraz rzucimy głowę sobie tutaj, lewy, dolny róg, gdzie ten Frank poszedł, przecież on teraz pewnie nie zdąży, bo zginie od strefy. Amelia zginęła i ostatnia osoba. Tak, jest, jest ją, jest i zwycięzca dzisiejszego konkursu, tej rundy. Mamy go, moi drodzy, mamy zwycięzcę, kogo jeszcze tutaj ładnie zabije. No niestety, zabił mnie. A był nim Tiger Pro, zwycięzcą drugiej rundy. Trafia do niego Mega Boxix. Czas na rundę numer 3. Powiedziałem moim klanowiczom, że mogą wziąć wszystkie postaci oprócz Franka i mogą kontratakować moją głowę Tika. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Okej, moi drodzy, jestem mega ciekawy, jakie postaci wybrali na finał. I uwaga, co my tutaj mamy? Edgara, Gina. Ale głównie Edgary widzę i jakiś Mortisik się nawet trafił. Okej, okay, super. Więc już wskakujemy w teleport, tylko nabiję sobie ulcika. Okej, okay, okej, okay, odejdź. Jedna może być, okej. Okay. I niech się dzieje, moi drodzy, jak to mówią, wola Tika. Ja już kogoś widzę, tam poleciał Karl? Chyba poleciał jakiś Karl, tylko że się teleportowałem niechcący. Wracamy już na spota. No i gdzie jest ta głowa? Czyżby ta głowa została od razu zniszczona? Okej, okay. Zobaczymy, gdzie, czy teraz... Oooo! So sad! Stary, co ty żeś tutaj robił? Od razu głowa sfokusowała Edgara. Ale w sumie dobrze wiedzieć, bo taki Edgar no to leci na hita. Więc znajdźmy teraz kolejnego Edgara na przykład z tej strony. Czy ktoś tam jest? Oj, chyba jest. Ale nie, ta głowa leci w kółko. No dobra, porno uciekł teleportem, żeby głowa złapała inny trop. I uwaga, kogoś śledzi. Czyżby Mortisa? Tiger Pro niestety zginął, leci kolejna główka. A Pronopek niestety będzie musiał chyba uciec. Tak jest, musi uciekać znowu teleportem. Uwaga, chyba zwęszyła Mortisa. Nie, szuka czegoś, ale nie wie czego szuka. Nie no, ta głowa to totalny tuchet tak zwany. No wypadł mi stąd głowa. Znajdź kogoś innego sobie. Tak jest, Amelia niestety została zgładzona. Leci głowa. Teraz kogoś znajdzie. O, od razu zwęszyła trop. Chyba leci za Tymonem. Tylko że Tymon jest w strefie i będzie uciekał tym Mortisem. Niestety jojo, zwycięzca pierwszej rundy zginął. Zostały trzy osoby. Okej, widzę jednego Gina po lewej, ale nie będę oszukiwał. Rzucam fair play, więc leci na sam środek głowa. Na kim się skupi? Na tego Benz. I uwaga, kto zostanie zwycięzcą? Nie no, ta głowa tutaj przyszła. Uciekaj mi stąd głowa. Chłopaki trzymają się razem i co tu się wydarzyło? Pronopfire zabił Kubixa. Nie wiem jakim cudem, no ale przeżył jak najdłużej, więc zwycięzcą trzeciej rundy jest gościu, który nazywa się Kubix. Także to było na tyle dzisiejszego odcinka. Ja wam ślicznie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostaw łapkę, zasubskrybuj kanał. Nie zapomnij użyć kodziku Faral, jeżeli robisz jakieś zakupy w sklepie Brawl Stars. Mi to naprawdę mega pomaga. Dziękuję ślicznie jeszcze raz wszystkim za wsparcie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!